30 listopada w hali Energia w Bełchatowie miały miejsce 6 ogólnopolskie spotkania taneczne Bełchatów Power Dance. W tym roku konkurs rozegrany został w dwóch kategoriach. Taniec nowoczesny, a w nim hip-hop, funky, breakdance, disco dance, show dance oraz taniec współczesny, modern i jazz. Z Pabianic. Z Łodzi. Z Łańcuta. Jesteśmy z Kłobucka i dzisiaj jesteśmy tylko naszą grupką. Z Bydgoszczy. Z Łodzi. Przyjechaliśmy z Zelowa. Z Grodziska Mazowieckiego. Catering wigilijny dla firm i biur oraz zamówienia indywidualne. Potrawy postne, gorące i zimne. Pierwsze i drugie dania. Duży wybór ryb. Przystawki, sałatki, ciasta, bogata oferta, niepowtarzalny smak, atrakcyjne ceny. Centrum Gastronomiczne Kubuś zaprasza. Stres przed klasówką, a do tego straszą maturą? Centrum Edukacyjne Galileusz zaprasza na korepetycje. Język polski, język angielski, matematyka, biologia, chemia, geografia, WOS. Przygotujemy Cię również do poziomu rozszerzonego. Przyjdź, Galileusz czeka. Jesteśmy już na rynku 24 lata. Prowadzimy biuro tłumaczeń. Technika i licea dla dorosłych oraz szkoły licealne. Serdecznie zapraszamy. Interlogos Was nie zawiedzie. Ile wcześniej rozpoczyna się przygotowania? Znaczy, no my już trenujemy ten układ akurat, nie będziemy tańczyć już ponad rok, bo byliśmy już z nim na mistrzostwach Polski. No i tak ponad rok. Tak, z 2 miesiące. No, z pół roku na pewno musi potrwać to. Około 3 miesiące, 4 miesiące. Wystarczy, z intensywnymi treningami. No, dużo czasu, dużo treningu, wysiłku i wylanego potu. O, dużo czasu. Ciężko jest Ci opanować nowe układy, czy raczej idzie Ci to lekko? Znaczy, z zapamiętaniem jest okej, ale jak jest jakieś trudne elementy, to trzeba trochę poćwiczyć, się przyłożyć. No różnie, no ja na przykład no, jakieś 5 lat już trenuję, no ale młody to już z pół roku tylko, jest w formacji i na zawodach, także no nieźle. No w naszym stylu, którym jest jump style, no to trwa na pewno około 2 miesięcy. Ciężko jest się nauczyć takich układów? To zależy właśnie, czy jest się rozciągniętym i czy ma się dobrą pamięć też. Wszystko zależy od grupy. Jak właśnie pracuje się z grupą seniorów, od początku do końca jest w 2 miesiące na maksa zrobić to. Jeżeli grupa jest mniej zaawansowana, jakieś dzieci, juniorzy, no to tego czasu odpowiednio trzeba więcej. A czy my ćwiczymy od października po godzinę dziennie? Znaczy czasami więcej. Pamięć potrzebna jest do pojęcia takich układów? Nie, jak się długo trenuje, powtarza się co trening, to się zapamięta samo. Ciężko ci się jest nauczyć układu? Znaczy z każdym rokiem jest coraz łatwiej, ale dużo ćwiczymy, więc jest dobrze. Nie, raczej nie, też zależy od kroków. Jeżeli są jakieś trudniejsze, no to trzeba dłużej je wyćwiczyć i w ogóle. A tak to jest, no, dosyć prosto. Ile wcześniej rozpoczęliście przygotowania do dzisiejszego występu? To chyba ze 2 czy 3 miesiące temu już mieliśmy ten układ tak zrobiony. Przygotowujemy się od lutego.
Ile razy w tygodniu ćwiczycie? 2 razy w tygodniu. No to już jest kwestia indywidualna, jak organizm zapamiętuje dane kroki i się przygotowuje, także no, ciężko tu powiedzieć konkretną liczbę godzin. Ile razy w tygodniu odbywają się treningi? Raz w tygodniu, ale czasami mamy dodatkowo zajęcia w soboty. A na ten układ dzisiejszy, ile wcześniej już zaczęliście przygotowania? Od września. Ile razy w tygodniu trenujecie? 2 razy, jeżeli tam czasami na jakieś zawody, to 3. No z 5 godzin tygodniowo, tak? Półtorej, no tak będzie. Coś około 5 godzin. Czyli więcej niż raz w tygodniu ćwiczysz? Oczywiście, że tak. Babcia tak dzierga, na miłość boską. Gruby sweter dla ciebie. No, ale ja wszędzie, babciu, jeżdżę samochodem, babciu. Jak opon nie zmienisz, będzie jak znalazł. Przygotuj się do sezonu i odwiedź serwis Renault. Opony zimowe już od 159 zł, a kontrola zimowa już od złotówki. Szczegóły w serwisach. Renault. W dobrych rękach, w dobrej cenie. Autoryzowany serwis Renault Sajewicz w Bełchatowie przy ulicy Ustronie 12 zaprasza od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17 oraz w soboty od godziny 9 do 14. Zjedz smaczny obiad w domu rzemiosła. Zestaw obiadowy, zupa i drugie danie w cenie 7 zł. Oferujemy dowóz na terenie Bełchatowa. Polecamy catering weselny i bankietowy. Firma cateringowa Krzysztof Maziarz zaprasza. Ile lat już tańczysz? 8. No, tak gdzieś z 2. Tańczę od roku. Tak z 6-7. No, ja tańczę już 9 rok, a ogółem tak w grupie, no to też tak mniej więcej, bo tam dziewczyny się po kolei zapisywały, a tak od podstawówki, a teraz chodzimy do liceum, no to już trochę. 4. Prawie 10 lat. Będzie z 6 lat, 6-7, coś takiego. I ile lat już ćwiczycie razem? 1,5 roku. A sam, ile już lat tańczysz? Ja tańczę już 6 lat. Około 5-6 lat. Niedawno zaczęłam, chyba 2 lata temu i jestem tu pierwszy raz. Masz tremę przed występem? Oczywiście. Jak sobie z tym radzisz? No, staramy się wspierać razem wszystkie, bo to jest najważniejsze w zespole. Nie, ja akurat mam takie coś, że się w ogóle nie stresuję. No. Jak sobie radzisz ze stresem? No, na razie dobrze. Ogólnie, bo to jest nowy układ, więc zawsze jest trema, więc... Ale jak na przykład umiem już układ i wiem, co gdzie jest, to raczej nie. No, zawsze jest. Jest jakiś stres przed występem? Zawsze jest, nie ma występu bez stresu. No, trochę jak zawsze. Ogólnie my się stresujemy przed każdym turniejem, ale my już mamy ich tyle za sobą, że ten stres jest bardziej motywujący i taki... No, jest taki spokojny. Stresujecie się przed występami? Czasami. Jak? Czasami tak, ale jeżeli już się wejdzie na scenę, to już później... Idzie jak na treningach. Stresujesz się przed występem? Trochę, ale bywało gorzej. Trochę tak, jestem poddenerwowana, ale mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Troszeczkę, bo jestem pierwszy raz i jednak jeszcze nie jestem zaaklimatyzowana. A w jakim stylu tańczyłyście dzisiaj? Nowoczesnym. Nowoczesny. Styl breakdance to jest taniec nowoczesny. Wkrótce święta, a ty nie masz pomysłu na prezent? Księgarnia Eureka zaprasza. Reprodukcje i obrazy malowane na szkle, markowe pióra i długopisy, rodzinne gry planszowe, puzzle, malowanki, pluszaki, zabawki, pomoce edukacyjne, książki dla dużych i małych, torby i papiery świąteczne, tornistry i plecaki, albumy fotograficzne, artykuły biurowe i papiernicze oraz wiele innych. Gwarantujemy najwyższą jakość sprzedawanych produktów. Znajdziesz nas w centrum miasta, Kościuszki 4. Profesjonalna i wykwalifikowana kadra instruktorów,
trening dobierany do potrzeb i możliwości. Zajęcia skierowane do wszystkich grup wiekowych. Zumba, step, aerobik, zdrowy kręgosłup, yoga, tabata. Treningi personalne i dietetyka. Fitness and Dance Studio czeka również na Ciebie. Tańca jeszcze wpływa na kondycję? No, WF w szkole. A trzeba zasuwać trochę, żeby kondycję trochę mieć, bo to tak samo nie przyjdzie. A czy oprócz ćwiczeń takich tanecznych jeszcze coś wpływa na kondycję w tańcu? Na pewno ćwiczenia wzmacniające organizm, mięśnie. No i generalnie jakieś rozciąganie, akrobatyka. Po prostu taniec jest czymś innym niż na przykład gra na gitarze. Jest po prostu ruch, który jest bardzo zdrowy. Ćwiczenia, WF się przydaje, no i w domu oczywiście ćwiczę, żeby wytrzymywać kondycyjnie. Pamięć, trochę trzeba zapamiętać te układy i w sumie nie wiem. No, taniec to jest, można wyrazić swoje uczucia i w ogóle, także naprawdę warto tańczyć. No, taniec jest czymś, co wpływa na całe nasze życie. Tworzy przyjaźnie, daje siłę, daje pasję. I tak naprawdę z tańca można czerpać wszystko to, co w późniejszym dorosłym życiu jest nam potrzebne, czyli wytrwałość i ciężką pracę. Skąd pan czerpie inspirację na układy? Z szerszych doświadczeń tanecznych, z miejsc, gdzie tańczyliśmy, gdzie byliśmy. Tak więc a poza tym zawody, na których się pojawiamy, także wpływają na to, co danego jest, przypuśćmy, na topie, na nurcie, muzyka, różne rzeczy. Na pewno część rzeczy wykorzystujemy też w swoich choreografiach, podpracując inne zespoły. Powiem szczerze, niektóre przychodzą od tak, niektóre gdzieś tam siedzi się w domu, jest cisza i nagle wpada pomysł. Niektóre się przyśnią, miałem też takie, co się po prostu przyśniły. Różnie, bardzo różnie. Ze wszystkiego, co tylko się da. Jak się pani pracuje z grupą tak młodych ludzi? Bardzo dobrze, ponieważ jesteśmy w miarę podobnym wieku, więc rozumiemy się bardzo dobrze. Nie chciałbym tutaj robić reklamy, ale kibicuję Łaskowi i zespole Wena, ponieważ tam moja córka tańczy i mocno trzymam za nich kciuki. Jak pan wspiera córkę na co dzień w jej pasji? Powiem tak, że co tydzień jesteśmy na różnym przeglądzie. Byliśmy w Głownie, dzisiaj jesteśmy w Bełchatowie, a za tydzień jesteśmy chyba w Radomsku albo w Radomiu. I dużo czasu poświęca córka treningom? 2 razy w tygodniu, oczywiście po 2 godziny, od 19 do 21. Ja mam tą przyjemność, że muszę córkę dowozić do Domu Kultury 15 kilometrów. Jak się panu podoba pod względem organizacyjnym wydarzenie w naszym mieście taneczne? Powiem tak, bardzo ładnie, bardzo wesoło, bardzo muzycznie i bardzo mi się podobają zespoły, które do was przyjechały. To, co mam w pamięci, to to, że jeden z zespołów wygrał Mistrzostwa Europy, które były organizowane w Finlandii. Czyli świadczy o tym, że poziom jest bardzo wysoki. Jak się pani podoba takie wydarzenie taneczne w naszym mieście? Bardzo, dlatego że przyjechałam też z zespołem, w którym tańczy moja córka i jeździmy na wiele różnych przeglądów. Bełchatowie jestem pierwszy raz. Komu kibicujecie?
No jak to komu? Piramidzie, mojemu zespołowi, ponieważ jestem opiekunem i prowadzę formację taneczną Piramida. A ja jestem siostrą jednej z występujących. I ile czasu trzeba poświęcić, żeby nauczyć grupę? Od kiedy się trwają przygotowania? Przygotowania to już trwają od ubiegłego roku. To jest jednak choreografia ubiegłoroczna, ale żeby to dobrze wyszło, to czym więcej prób, czym więcej przygotowań, to wiadomo, że tym lepiej wykonany jest taniec. A jak pani wspiera siostrę? Trzymam na razie kciuki, ale mam nadzieję, że jej się uda. A jak pani oceniacie organizację konkursu w Bełchatowie? Powiem szczerze, że nie mam takiej skali porównawczej, ponieważ debiutujemy tu na koncercie. Natomiast jeżeli chodzi o takie wstępne rzeczy, to na razie jest wszystko w porządku i jak najbardziej na wysokim poziomie. Dziękuję bardzo, z przyjemnością się siedzi i ogląda. Chciałabyś kogoś pozdrowić? No chciałabym pozdrowić moją mamę, mojego tatę, moją babcię i moją drugą babcię i mojego dziadka, całą rodzinę. Pozdrawiamy cały Łańcut. O, mogę pozdrowić swoją rodzinę i oczywiście koleżanki z zespołu. Cały nasz zespół i inne zespoły i rodzinę. Pozdrawiam moją mamę i babcię. No co, no chciałybyśmy pozdrowić naszą trenerkę, nie? Ale generalnie całą Łódź i wszystkich znajomych. Całą Łódź. Tak. Mamę, tatę, no i tą część zespołu, która za mnie przyjechała. Pozdrawiam wszystkich fanów Shadow Squad. Rodziców i brata. Ja też, rodziców i swoich przyjaciół. No, całą rodzinę. Mamę, tatę, brata i kota i psa. Oczywiście rodzinę przede wszystkim. No i przyszłych tancerzy, żeby dawali radę. Pozdrawiam moją rodzinę i wszystkich moich znajomych. Całą Warszawę. W Bełchatowie nie mam żadnej rodziny, ale z Piotrkowa, tak, całą moją rodzinę. Mamę, tatę, brata, babcię, no, wszystkich. Rodziców. Ja chciałam swojego brata i swoją mamę. Swoją mamę z Łańcuta. Chyba swoją rodzinę. Pozdrawiam. Moją rodzinę, męża i dwóch synów. Ja wszystkich znajomych i rodzinę. Pozdrawiam wszystkich z Dobronia tym razem. Wszystkich z Łasku. Całe tych. I rodzinę. Dziękujemy za obejrzenie naszego materiału. A jeśli Ci się podobało, powiedz o tym znajomym.